Stefan Para! Hej, Andrzej! Now, ladies and gentlemen, his opponent, the defending champion from Blainville, Quebec, by way of Haiti. He is making his third world title defense. Please welcome the defending WBC light heavyweight champion of the world, Adonis Superman Stevenson. Oh yeah! Oh yeah! Andrzej, weź już te pasy! And now, ladies and gentlemen, first to the scale, we present the challenger. With a record of 25 wins, 2 losses, and 1 no contest, he has 15 wins coming by way of knockout. He is ranked the WBC number 3 contender. Here is the Polish Prince, Andrew Fanfara. Fanfara, 174 and a half pounds for Andrew Fanfara. And now, ladies and gentlemen, here is the champion. With a record of 23 wins, 1 loss, he has 20 big wins coming by way of knockout. One of the hardest hitters in boxing today, looking for his 11th straight knockout victory. Here is the defending WBC light heavyweight champion of the world, Adonis Superman Stevenson. My 173 and a half pounds for Stevenson, 173 and a half pounds for Adonis Superman Stevenson. Hey, let's start for you. Non, pas toi. For the WBC he's getting tired, you're going to get to him. It's amazing he was able to come back. I thought when he got tired, that was it. It was going to be over. He showed the second win, too. It was amazing. Yeah. But, hey, you put your name on the map, and congratulations to you for that. Yeah. I mean, nobody's down. Yeah, no, that was amazing. Good luck to you guys. We'll see you soon. Hey, and you know I'm for Chicago, so. Gage Park! Exactly! We'll be back. Take care, guys. Andrzej, 12 rund, kiedy wszyscy klaszczą. Szef Showtime'u podchodzi i mówi do mnie: Andrzej Fanfara, kiedy tylko chcesz, wracaj na Showtime, natomiast ty mówisz żadnych gratulacji. Żadnych gratulacji, ponieważ przegrałem walkę. Jedyne co pokazałem, to serce i wolę przetrwania. Były momenty dobre, no ale były momenty też słabe, tak? Trochę za dużo przestoju w tym boksowaniu.
Tak jak mówię, no ta prawa ręka jest mocniej prawej ręce, ale po prostu trzeba uderzać jej więcej, celniej. Szkoda, że tak wyszło. No miałem go w tej 9 rundzie. Czułeś? Czułem, że było jednego czy dwóch uderzeń? Było jednego, dwóch uderzeń, mógłby leżeć ponownie. Nie chciałem może tak jakby lecieć na wariata, tak? Po tym pierwszym knockdownie. Chciałem wyczekać, czułem, że no nie dostał tak, żeby mógł mnie skontrować jeszcze, tak? Także wolałem troszkę poczekać i go zaraz zaskoczyć czymś innym. No niestety wytrwał. Stevenson był dzisiaj lepszy i to wszystko, ale tak jak mówiłem wcześniej na ringu, jestem jeszcze młody, chcę trenować, no mam chęci, tak, po prostu troszeczkę więcej umiejętności, jest siła, kondycja była, wytrzymałość, no zobaczymy, na razie trzeba odpocząć, zająć się znowu za treningi za jakiś czas i no wrócić na ring, nie ma innej opcji. Abel Sanchez, który parę rzeczy na temat boksu wie, parę rzeczy widział, powiedział, że za rok w tej walce byś znokautował Stevensona i Stevenson tej walki z fanfarą za rok by nie wziął. Masz 26 lat, on ma 36 lat. Andrzej, ja wiem, że jesteś rozczarowany porażką, ale ty jesteś jedyną osobą w tej sali i jedyną osobą w tym teamie, bo my wiemy, co znaczy zwycięstwo, ale powiedz mi, z czego jesteś niezadowolony, że przegrałeś, ale nie widzisz niczego dobrego, co robiłeś? Andrzej. Widziałem jakieś pewne rzeczy, tak, ten knockdown, to, że po tych ciosach wstawałem, tak, wierzyłem do końca w siebie, do ostatniej rundy, no ale naprawdę Stevenson jest jak na dzisiaj mocnym zawodnikiem, był lepszy ode mnie, no i przegrałem, tak, trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy, jestem krytyczny wobec siebie i to chyba dobrze, tak, także mówię, treningi i tak jak powiedziałem na ringu, no chcę wrócić i chcę zostać mistrzem świata. A Steven Espinoza, ci mówiłem, zaprosił cię na Showtime, powiedział, że kiedy chcesz, możesz walczyć po raz następny. Ja wiem, że na to cię nie będę pytał, bo to byłoby kompletnie bez sensu. Jedno pytanie o Stevensona. Jeśli miałbyś zmienić jedną rzecz, którą cię zaskoczył, to było co? Był dosyć szybki, tak. Tak jak się spodziewaliśmy, no bił z zaskoczenia, tak. Nieraz po prostu, no nie widziałem tych jego ciosów nieraz. Nie, może nie były one tak szybkie, ale po prostu bite z takiego luzu, że no nieraz nie było ich widać. Ja miałem niestety takie momenty, on miał ten luz cały czas. Tak jak mówię, no muszę tą jeszcze walkę zobaczyć, tak, jeszcze raz w telewizji, obejrzeć ją na komputerze, na wideo. No bo tak na świeżo nie mogę jeszcze wszystkiego powiedzieć, tak. Cieszę się z tego, że wytrwałem, tak, że nie przegrałem przed czasem, to jest może jedyne pocieszenie, które gdzieś tam mam, a tak to, tak jak mówię, ciężka praca. Dziękuję również wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali ze mną. Z Chicago, wszystkim kibicom, przed telewizorami, na całym świecie, w Polsce, kibicom Legii Warszawa. Cóż, no przegrałem. Mogę powiedzieć przepraszam, bo wszyscy na mnie liczyli, ale tak jak mówię, obiecuję, że wrócę jeszcze silniejszy i będę mistrzem świata. Pozdrawiam. Andrzej, nikogo nie musisz przepraszać. Dziękujemy od wszystkich z nas. Andrzej Fonfara. Dziękuję.